Siema, jestem Higaki, mam trzeci dan amatorski i nauczę Was grać w Go. W dzisiejszym odcinku poznamy zasady. Oddechy, ruchy zakazane, jak zdobywać teren i zasada Ko. W Go wygrywa osoba mająca więcej punktów. Punkty zdobywamy otaczając teren lub zbijając kamienie. Widzimy otoczone kamienie graczy obu kolorów. Biały otoczył 3x4, czyli 12, a czarny 2x5, czyli 10 punktów. Na tej planszy wygrywa biały. Grę zaczynają czarne. Kamienie stawiamy na przecięciach. Kamień postawiony w centrum planszy ma 4 oddechy. Jeśli odbierzemy mu te oddechy, kamień zostanie ściągnięty z planszy, czyli zbity. Taki kamień jest wart 1 punkt. Jeśli wstawimy kamień w oddech kamienia tego samego koloru, tworzą one grupę kamieni, która ma więcej oddechów, a co za tym idzie, przeciwnik potrzebuje większej ilości ruchów, by ją zbić. Policz oddechy. Ruchy zakazane to takie, po postawieniu których kamień lub grupa kamieni nie będzie mieć żadnego oddechu. Żywa grupa to taka, która ma dwoje oczu, czyli dwa osobne punkty, w które przeciwnik nie może zagrać, lub taka, która ma wystarczająco miejsca na zrobienie ich. Mamy przykład białej grupy, która potrzebuje jednego ruchu, żeby przeżyć. Jeśli zagramy w środek formacji, biały będzie miał dwoje oczu. W niektórych sytuacjach może wydawać się, że ruch jest niedozwolony. Przykładowo tutaj. Kamienie białych mają kształt po zbiciu jednego kamienia, więc wygląda, jakbyśmy nie mogli tam zagrać. Po postawieniu w ten punkt zbijamy dwa białe kamienie i w efekcie tego postawiony przez nas kamień ma jeden oddech. Żeby nie grać w nieskończoność, wprowadzono zasadę Ko, która mówi, że sytuacja na planszy nie może się powtórzyć. W praktyce oznacza to, że po tym jak pierwszy gracz zbije kamień, drugi gracz nie może natychmiast odbić. Walka Ko polega na kolejnym graniu gruźb Ko, czyli ruchów mających na celu przekonać przeciwnika do odpowiedzi na nasz ruch. Czarny grozi, że przeżyje w terenie białych. Jeśli biały uzna, że wygranie walki Ko jest bardziej wartościowe niż przeżycie czarnych w jego terenie, powinien połączyć. Jeśli jednak postanowi nie dopuścić do życia czarnej grupy, czarny odbije Ko i postawi białego w takiej samej sytuacji. W Go stosuje się system handicapów. Polega on na tym, że słabszy gracz na początku gry stawia kilka kamieni z rzędu, aby wyrównać szanse z silniejszym przeciwnikiem. Jak zacząć grać? Jeśli mieszkasz w dużym mieście, to prawdopodobnie jest nim klub Go. Jeśli nie mieszkasz w dużym mieście, no to zostaje Ci internet. Polecam rozpocząć swoją przygodę z Go na Kurniku, ponieważ tam bardzo łatwo znajdziemy innych początkujących. A gdy trochę potrenujesz, przerzuć się na KGS. Zadanie domowe. Ruch białego. Jego zadaniem jest zabić czarną grupę, czyli uniemożliwić mu zrobienie dwojga oczu. Rozwiązanie w następnym odcinku. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Cześć!